Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w kolejnym wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowaniu do naszej świątecznej medytacji, a dzisiaj wyjątkowa, bo oto przed nami niedziela Trójcy Świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, byś dzisiaj w wyjątkowy sposób dotknął naszego serca, bo nie sposób zrozumieć tajemnicę, którą przeżywamy. Ale to, co wypływa z dzisiejszego słowa, to przede wszystkim manifestacja Bożej miłości, także pośród, a może przede wszystkim pośród trzech osób Trójcy Świętej, pośród was, Duchu Święty, z Ojcem i Synem, a tym samym owoc czy kierunek tej miłości zostaje właśnie strumieniowany w naszą stronę, więc niech On nas dotknie i przeniknie i napełni dzisiaj przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiejsza Ewangelia to Jan 3, 3 rozdział, wiersze 16-18. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kochani, krótka dzisiejsza Ewangelia i topos, to miejsce, które wybrałem na nasze przygotowanie do medytacji, to świat. I choć u Jana świat ma tak taki dość negatywny wydźwięk, jest uosobieniem tego miejsca, które Jezusa nie przyjęło, to jednak dzisiaj ten świat staje się miejscem manifestacji Bożej miłości. To zdanie, które określa cały kerygmat, całą prawdę o Bożej miłości, właśnie wybrzmiewa w spotkaniu z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, i to na tym świecie dochodzi do owej manifestacji miłości Boga. To na tym świecie Bóg objawia swoją miłość człowiekowi. To na tym świecie Bóg pokazuje, że kocha nas ponad wszystko. To na tym świecie objawiona jest miłość Ojca do człowieka, miłość Ducha Świętego do człowieka i miłość Pana Jezusa do człowieka, bo cała Trójca dzisiaj manifestuje miłość do człowieka. Kiedy dzisiaj przygotowujemy naszą medytację, to przygotowujemy ją w świecie, którym żyjemy. Tu, gdzie zostaliśmy postawieni, tu, gdzie przeżywamy nasze życiowe drogi, powołania, w naszej świętości, grzeszności, sukcesach i porażkach, w naszych prostych i poplątanych ścieżkach, we wszystkim przeżywamy dzisiaj ową manifestację Bożej miłości. Tak Bóg umiłował świat, ten, na którym my jesteśmy, w którym żyjemy, którym przebywamy. Tak Bóg umiłował świat. Kochani, niech ta dzisiejsza Ewangelia i ten dość krótki wstępniak będzie dla nas przygotowaniem do medytacji w świecie, by w tym świecie dostrzec tę potęgę Bożej miłości, która jest pomiędzy osobami Trójcy Świętej i emanuje na każdą i każdego z nas. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Pięknej medytacji wam życzę.